Hej, cześć. Dzisiaj będę malował, właściwie uzupełniał malowanie kolejnych detali, elementów na moim tutaj okręcie, który w romantycznym właśnie nastroju płynie w stronę zachodzącego słońca. Na poprzednich moich filmikach, do których oglądania oczywiście serdecznie Cię zapraszam, namalowałem już niebo, słońce, tutaj wodę. Ale chciałem właśnie bardzo mocno zaznaczyć tutaj to słońce, jak operuje ona tutaj w stronę obserwującego, obserwatora, więc tutaj zamalowałem część takielunku mojego okrętu, a drugą część, czyli te wszystkie elementy związane z kadłubem, wodą, dodatkowo zamalowałem falami, które tutaj również chciałem umieścić na obrazie. Więc po takim zabiegu muszę wydobyć te wszystkie elementy i detale, które zamalowałem. Nie chcę ich wydobyć w 100%, bo zależy mi na tym, żeby właśnie to był iluzoryczny taki obraz, nastrojowy, romantyczny, więc nie wszystko będzie takie oficjalne i dokładnie namalowane. Część będzie po prostu zasłonięta, zamalowana, iluzoryczna, żeby taki właśnie efekt bajkowości uzyskać. Jak to będę robił? Oczywiście już Ci opowiadam. Będę do tego wykorzystywał farby akrylowe. Maluję farbami akrylowymi. Detale będę malował mniejszymi pędzlami, na przykład takimi jak ten. To jest okrągła akurat dwójeczka. No i będę wykorzystywał te wszystkie obłe elementy, jak na przykład rufa, tutaj dziób, pokład. Będę wykorzystywał pędzel i własną rękę. A w sytuacjach właśnie gdzieś tam, gdzie muszę rysować jakieś proste, krzywe, kąty ostre, to wtedy będę wykorzystywał takie narzędzie, które Ci właściwie za chwilkę zaprezentuję. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. No dobrze, widzę, że widać ostro. To jest drewniana linijka. Stara drewniana linijka, ale ma bardzo wiele zalet w porównaniu do tych naszych nowoczesnych linijek, bardzo cienkich, plastikowych. Dlaczego? Przede wszystkim jest sztywna, bo jest dosyć gruba. Dodatkowo jej krawędź, muszę to pokazać, jej krawędź tutaj jest oblana takim, może to nie jest plastik, ale to jest takim jakimś takim sztucznym materiałem, co dodatkowo zabezpiecza i zapewnia sztywność tej krawędzi, na której mi szczególnie zależy. Powiem zaraz dlaczego. No i oczywiście dzięki temu, że jest gruba, mogę w nią wkręcić śruby, takie jak tutaj na przykład widzisz. Na pół centymetra wystają mniej więcej trzy takie śruby. No i uchwyt na środku. Dzięki takiemu zastosowaniu takiej właśnie linijki, przykładnicy, mogę w sposób łatwy, sprawny, prosty namalować proste linie. Akurat tutaj poziome potrzebuję linie namalować, które będą zaznaczały mi tutaj elementy właśnie takielunku, te wszystkie reje na okręcie, właśnie dzięki zastosowaniu takiego prostego przedmiotu. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu, ja będę mówił i oczywiście malował, żeby Cię nie zanudzić na końca. Dzięki wykorzystaniu właśnie takiego rozwiązania, tego dystansu między półcentymetrowego, między płaszczyzną, powierzchnią obrazu a linijką, nie unikam ryzyka, że farba, którą nakładam, rozmyje się, tworzy mi jakieś tam kleksy, wejdzie pomiędzy, krótko mówiąc, pomiędzy linijkę a płótno i stworzy mi nieciekawą sytuację, w której doprowadzę do powstawania jakichś tam kleksów, takich problemów, które będę musiał później w jakiś sposób korygować. Oczywiście to nie znaczy, że tego nie można skorygować. Można, wszystko można poprawić, ale jeżeli możemy uniknąć błędu, zwłaszcza na początku, no to trzeba tak zrobić, żeby, krótko mówiąc, ich uniknąć. Więc zobacz, już namalowałem kilka elementów rufy. Maluję farbami olejnymi, więc tutaj szybko one schną, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby szybkie ruchy robić tutaj. I niektóre detale mojego okrętu zaznaczam mocniej na tym tle zachodzącego słońca, inne trochę mniej. I już patrz,
Po kilku ruchach już mam zaznaczone takie detale, które chciałem wypuklić właśnie rufy. Ważne jest, żeby zaznaczyć tą krawędź tutaj właśnie, gdzie operuje światło zachodzącego słońca. Ono jest dosyć mocne, więc tutaj te elementy muszą być zacienione. Potem będziemy sobie korygowali, poprawiali, dodawali kolejne elementy, ale ważne jest, żeby właśnie zachować taką niepewność troszeczkę w tym obrazie, żeby on intrygował, więc to jest taki troszeczkę może magiczny, powiedzmy, latający Holender na przykład, który gdzieś tam wyłania się z mgły, z fal i płynie sobie swoją, tylko znaną sobie stronę. Dobrze, no i teraz przystępujemy do kolejnego ciekawego wyzwania, mianowicie tej krzywej tutaj wyznaczającej burtę, lewą burtę mojego jachtu. Jachtu właściwie jest okrętu. No zrobimy to już tutaj przy użyciu tego samego pędzla. No trzeba trochę poćwiczyć, żeby to ładnie wyszło i sprawnie, ale można to zrobić również na raty. Więc jak będziesz malować pierwszy raz takie elementy, to na spokojnie. Krok po kroku, kreska po kresce możesz to namalować. Ważna jest stabilizacja dłoni i uchwycenie pędzla. Ja to o tym mówię na moich kursach malarskich. Pędzel trzymamy luźno. Oczywiście nie tak, żeby nam wypadł, ale tak, żebyśmy nie ściskali go mocno w rękach, żebyśmy nie bolał nas zaraz nadgarstek bądź gdzieś tam palce. I nie połamali przy okazji pędzla. Więc delikatnie trzymamy pędzel, żeby ta ręka luźna była, żeby pracowała w nadgarstku, bo dzięki temu właśnie możemy wykonywać różne ciekawe ruchy tym pędzlem, okrężnym naokoło i wtedy możemy takie właśnie ciekawe elementy, jak ten tutaj prezentowany, w sprawny, łatwy sposób namalować. Ważne jest również, jaka jest farba. Dobrze jest mieć dobrze rozcieńczoną farbę, żeby ona ładnie pokryła nam tutaj ten element, a nie zostawiała właśnie takie niedociągnięcia, które potem trzeba będzie korygować. Lepiej zrobić coś jednym ruchem, ja tak uważam, ja tak maluję, niż potem poprawiać. Ale na początku swojej przygody z malarstwem różnie bywa, więc możesz robić